że zatrudnione w tym zakładzie było 968 osób. Przy wielkości kosztów miesięcznych 5 milionów 530, przy wysokości zamówień 3 miliony 400, proszę mnie tutaj usprawiedliwić, jeżeli w końcówce się pomylę. Stąd też próbowaliśmy przez miesiąc marzec wykonać te czynności, które nakłada na syndyka prawo upadłościowe i naprawcze, dotyczące zabezpieczenia przede wszystkim roszczeń pracowniczych. Z wielką przyjemnością, aż może nie z komfortem psychicznym, chciałam Państwa poinformować, że dzisiaj zostały złożone wykazy do Funduszu Świadczeń Gwarantowanych na kwotę 10 700 000 zł i one powinny, te środki, wpłynąć na rachunek MAS upadłego. Przypuszczam koniec kwietnia, początek maja, także zakładam, że w pierwszej dekadzie, najpóźniej w pierwszej dekadzie maja, zobowiązania, które powstały z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, powinny być wypłacone. To jest pierwsza sprawa, szalenie istotna dla tego regionu i dla tych ludzi. Syndyk na dzień dzisiejszy zatrudnił, zostawił część załogi, oczywiście może to nie spełni oczekiwań tego środowiska, ale po prostu tych pracowników, którzy są niezbędni dla ochrony i dla zabezpieczenia majątku. I niezależnie, za zgodą sędziego komisarza, ogłosił przetarg na wydzierżawienie tego przedsiębiorstwa. Jak Państwo akurat chyba się doskonale orientujecie, to jest ogromny zakład, ponad 8,5 hektara pod dachem, z ogromną ilością maszyn, urządzeń, części zamiennej produkcji w toku. Wpłynęło 5 ofert na wydzierżawienie przedsiębiorstwa, z tym, że przyznaję szczerze, że komisja, która pracowała pod moim nadzorem, w sposób jednoznaczny uznała i oceniła, że najbardziej korzystną dla tego zakładu i pośrednio chyba dla Huty, proszę wybaczyć, że jest decyzja, którą podjął syndyk wspólnie tutaj z kierownictwem KSW, daje szansę, dużą szansę na to, żeby reaktywować po części, oczywiście nie da się tego zrobić od razu, nie da się tego zrobić jednorazowo, ale myślę, że z czasem, jeżeli pozyskają tutaj zamówienia, jest realna szansa, żeby odbudowywać, przynajmniej po restrukturyzacji częściowo. Odbudowywać tą produkcję może w sposób dosyć powolny, ale ponieważ rysują się zwiększone zamówienia już od początku czerwca, lipca, w szczególności w segmencie układarek ról, to produkcja również w dzierżawionej części HSW ZZN będzie również rosła. Chciałbym również powiedzieć, że pan prezes Trofiniak w przyszłym tygodniu wybiera się na rozmowy z firmą Hark, która zamawiała uprzednio kruszarki, i też będziemy chcieli to, jeżeli te rozmowy się dadzą, kontynuować. W związku z tym myślę, że ten biznes będzie się odbudowywał i zatrudnienie znajdzie tam większa liczba osób niż w tej chwili się to planuje na dzień. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem uprzednio, że od poniedziałku zatrudnimy tylko kadrę, która od podstaw ten zakład musi zorganizować. Mistrzowie muszą przygotować pracę dla pozostałych pracowników. W następnym tygodniu znajdzie tam pracę dodatkowo, jeszcze w kwietniu, około 180 osób. I potem w ramach wzrostu tego biznesu można liczyć na kolejne dziesiątki. Ta najistotniejsza jest wartość finansowa, ponieważ jestem tutaj po to, żeby zabezpieczyć przede wszystkim wierzycieli. I to jest moja rola. Jeżeli Huta, to że tutaj panowie prezesi mówili, pozyska taką ilość zamówień, że dla nich to będzie intratne, to z pewnością z takiej oferty, z taką ofertą również do syndyka wystąpi, ale to jest za wcześnie. Ja myślę, proszę Państwa, że na dziś, ja rozumiem tutaj i zaciekawienie, i zainteresowanie, i niepokój, który budzi tego typu proces, ale chciałabym uprzejmie zauważyć jedną taką rzecz.
Nie chcę tutaj posługiwać się tak ogólnie pojętym kryzysem, bo to już jest trochę męczące. Generalnie trzeba odbudować kontrakty z producentami, z tymi, którzy chcą i muszą, bo nie ma innej możliwości, kupować te produkty tutaj w hucie. I dlatego mój wybór, który padł na hutę, to jest spowodowany dwoma czynnikami. Po pierwsze, że podstawowym odbiorcą produkcji zakładów jest HSW, prawda? Czyli tutaj ja nie mówię o tym panom, panowie odkupują ode mnie produkcję w toku, prawda? Czyli to, co jest zaczęte, a nie skończone, bo to dla HSW jest, no myślę, szalenie istotne i bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku to no, musieliby szukać na zewnątrz, ewentualnie budować cały zakład.